Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj kolejna rozmowa z Arkadiuszem Miksą. Witaj Arku. Witam Cię, witam Państwa. Czołem. Czołem Wielkiej Polsce. No właśnie, Wielkiej Polsce, dokładnie. Rozmawiamy w okolicach rocznicy zakończenia II wojny światowej. Tu jest oczywiście spór, kiedy ta wojna się zakończyła. Raczej symboliczny, no bo nie ma to większego znaczenia. Jedni uważają, że 8 maja, inni, że 9 maja. Myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, że tak jak pierwsza wojna światowa zakończyła się konferencją pokojową w Wersalu, tak po II wojnie światowej do tej pory nie było konferencji pokojowej. Jako daty zakończenia wojny uważa się bezwarunkową kapitulację III Rzeszy właśnie w dniu albo 8, albo 9 maja i kapitulację Japonii 2 września 1945 roku. Natomiast zwłaszcza w Europie nie było tego, co było po I wojnie światowej, czyli kongresu pokojowego, nowych ustaleń i dlatego na przykład sprawa, nie wiem, rewizjonizmu niemieckiego wobec Polski, czy różnych innych rewizjonizmów, również nieuregulowanie tak naprawdę utraty przez Polskę ziem wschodnich i tak dalej. To wszystko są skutki tego, że konferencja pokojowa się nie odbyła. Zacznijmy może od tej, może być może najprostszej sprawy. Czy uważasz, że to ma jakiekolwiek znaczenie, czy świętujemy, no wspominamy, no bo to wspominamy zakończenie jednej wielkiej tragedii, jaką była krwawa II wojna światowa w dniu 8 czy 9 maja? Znaczy, oczywiście, znaczy powiedziałeś o tym, że są dwie umowne daty zakończenia tej wojny, ale my, tak powiem tytułem wstępu, że my musimy sobie zdawać z tego sprawę, że oczywiście oficjalnie datą rozpoczęcia II wojny światowej jest data 1 września, czyli agresji niemieckiej na Polskę, ale gdybyśmy tak przyjrzeli się temu bliżej, to również co do tego, kiedy ta wojna się zaczęła, to mamy rozbieżności, bo dla jednych ta wojna zaczęła się już tak naprawdę konfliktem, wstępem do tego mogła być wojna domowa w Hiszpanii, dla innych jeszcze były to już działania japońsko-chińskie, tak, w latach 30., to co się działo tam. Dla nas zaczęła się we wrześniu, a dla Czechów na przykład zaczęła się jeszcze wcześniej, tak? Nie doszło do krwawego starcia, ale tak naprawdę zaczęło się to wszystko wcześniej. Dla obywateli Związku Radzieckiego zaczęło się to później, dla Amerykanów też zaczęło się to później. Wydaje mi się, że każdy ma, każdy naród, każde państwo w tej wojnie biorące udział wchodziło wcześniej bądź później do tego konfliktu i może mieć co do tego swoją własną wizję oczywiście. My przyjmujemy... Poza tym nieraz wchodziło po jednej stronie, a kończyło tą wojnę po drugiej. Tak, taki paradoks, szanowni państwo, że bodajże Bułgaria jednocześnie była w pewnym momencie w stanie wojny zarówno z Niemcami, jak i z aliantami, tak, bo jeszcze nie wypowiedziała, że tak powiem, sojuszu z Niemcami, a już była w wojnie z aliantami i jednocześnie toczyła, można powiedzieć, wojnę ze wszystkimi, także takich sytuacji było więcej. Tak samo przecież nasza wojna polsko-japońska chociażby też, tak? Takich smaczków dotyczących II wojny światowej, bym powiedział, jest znacznie, znacznie więcej. I tego, dlatego każde państwo, ja uważam, że każde państwo ma co do tego prawo, żeby widzieć i postrzegać tę datę, jak i rozpoczęcia, jak i zakończenia na swój sposób. No tutaj nie ma jednej prawdy. Oczywiście mówię oficjalnie, prawda, przyjmuje się powszechnie w świecie, że jest to początkiem tej wojny była agresja na Polskę. Niemniej, no mówię, jest tak, że to niekoniecznie w świadomości społeczeństw poszczególnych państw jest dzisiaj tak, że to ta data 1 września funkcjonuje, bo niekoniecznie tak, niekoniecznie ona tak funkcjonuje w Rosji, bo dla nich jest to do 22 czerwca. W ogóle temat związany z agresją potem 17 września sowiecką, radziecką na Polskę jest tematem, bym powiedział, jako dalej tematem tabu, tak? Wręcz się sugeruje, że to my moglibyśmy być temu winni, więc mówię, nie ma tutaj jednej prawdy i ja uważam, że mówię, że my mamy swój punkt widzenia. Ja bym raczej położył na zupełnie innej kwestii, nie co do tego, czy to jest 8 czy 9 maja, tylko tego,
jaki to wymiar ten dzień powinien mieć w Polsce dla nas, Polaków. Bo co ciekawe, w Czechach na przykład jest to dzień wolny w ogóle od pracy. Jest to poważne, ważne święto. A przecież Czesi podczas tej wojny ucierpieli znacznie mniej niż Polacy, ponieśli znacznie mniejsze straty, więc jakby też i odzyskanie dla nich niepodległości nie było tak kluczową sprawą dla przetrwania, bym powiedział, narodu czeskiego, jak dla Polaków. Więc skoro Czesi świętują to jako dzień, pytanie, czy i Polacy nie powinni, tak? No oczywiście ktoś powie, że oni nie stracili na rzecz Związku Radzieckiego ziemi, ale przecież też stracili, tak na Słowacji również pasek ziemi, również stracili na rzecz ukraińskiej, tak, Republiki Radzieckiej, również stracili przecież odcinek swoich ziem. Również weszli w tą dominację i ta dominacja, ja uważam, że nawet była pełniejsza w Czechosłowacji niż w Polsce. A mimo to świętują ten dzień jako właśnie dzień zwycięstwa. No też oczywiście zdobyli, tak, nabytki terytorialne, tak, odebrane im przez Niemców. Więc pytanie byłoby raczej bardziej zasadne, czy jaki powinno mieć to wymiar to ten dzień w Polsce. Bo ja, mieszkając w Pradze, namacalnie to widziałem, jak do tego dużą wagę się przykłada. Wystawy w muzeach, ekspozycje w poszczególnych dzielnicach przypominające o zakończeniu wojny, o tym, jak ta wojna w ogóle wyglądała, o transportach również do Auschwitz, które miały miejsce z Czech, mimo, tak jak podkreślam, tego, że ta skala była o wiele mniejsza, bo jakby polityka nazistowskich Niemiec względem Czechów była również inna, ich traktowano jako Słowian, ale tych takich trochę lepszych Słowian. Nas no, z kolei traktowano jako trochę lepszych Słowian od Rosjan, tak, czy innych, czy Białorusinów, czy powiedzmy, czy nawet Ukraińców. Byliśmy gdzieś tak pośrodku, jeśli chodzi o te nacje słowiańskie, traktowani. No ale mówię, no to bym bardziej o to kazał zapytać właśnie, inaczej zapytać, może nie to, że zapytać, tylko też jakby, no, jaki powinien być stosunek naszego państwa do tego właśnie, czy to powinien być dzień wolny, czy nie. Oczywiście teraz mamy bieżącą politykę historyczną i na jej potrzeby oczywiście będziemy mówić o tym, że to był dzień katastrofy, prawda, dziejowej, no bo takie zmianki teraz są, jakby, jak to się mówi kolokwialnie, na tapecie, takie są popularne, żeby mówić, że to nie był absolutnie dzień jakiegokolwiek triumfu i utraty, znaczy i odzyskanie niepodległości i przede wszystkim, jakby można by powiedzieć, no, zakończenia tego masowego genocydu, jakiego doświadczał naród polski, no bo przecież straciliśmy 6 milionów obywateli, tak, na naszego państwa. Ponieśliśmy drugie straty, tak, po Związku Radzieckim, najliczniejsze straty podczas tej wojny, więc to była, tak, z punktu widzenia katastrofa, no, największa katastrofa dziejowa w historii w ogóle państwa polskiego, nawet większy dramat, patrząc oczywiście, mówię tutaj, przez pryzmat tych strat ludzkich, niż zabory nawet, tak, zdecydowanie niż zabory. Więc zabory mimo wszystko jednak pozwalały w jakiś sposób narodowi polskiemu rozczłonkowanemu, ale się rozwijać. Tutaj natomiast wszystko zmierzało ku jednemu, tak? Ku zupełnej eksterminacji w dłuższej perspektywie długofalowej kilku dekad. Tak naprawdę, no, przestalibyśmy istnieć biologicznie jako naród tutaj w Europie podbitej, zdominowanej przez Niemcy, jeśli Niemcom oczywiście udałoby się tą Europę całkowicie, prawda, podbić. Więc to jest według mnie bardziej zasadne pytanie o to, czy powinniśmy świętować. Według mnie powinniśmy, mimo wszystko mamy co świętować i chociażby nasz wkład też również militarny, oczywiście on na Zachodzie jest, ja oglądam sobie tam te kanały, powiedzmy, telewizji historyczne, tam chociażby przez Polsat, pod egidą chociażby naszego Polsatu, i mnie to dziwi, że puszczane są francuskie filmy dokumentalne z czasów II wojny światowej, w której na przykład ten wkład w ogóle Polski jest skrzętnie pomijany. Mam wrażenie, że po prostu no to jest rzecz skandaliczna, bo ja też nie domagam się i nie oczekuję od tego, żebyśmy tutaj traktowali, że ten nasz wkład był tak samo duży jak wkład Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Związku Radzieckiego, ale jednak był znaczący, a po prostu wszędzie, gdzie się tylko da, jesteśmy skrzętnie po prostu pomijani w tej kinematografii dokumentalnej, bym powiedział, Europy Zachodniej, i na to bym położył większy nacisk, żeby tę kwestię akcentować i starać się wychodzić z naszymi produkcjami i je kolportować w Europie Zachodniej, nawet jeśli mielibyśmy do tego w jakiś sposób dokładać, żeby reklamę, żeby o tym mówić, żeby pokazywać ten nasz właśnie wkład, że on był znaczący, bo był rzeczywiście znaczący, bo walczyliśmy na froncie wschodnim i na froncie zachodnim, walczyliśmy w strukturach, mieliśmy liczną partyzantkę własną, walczyliśmy w strukturach partyzantki w całej Europie, w wielu państwach okupowanych,
Walczyło nasze lotnictwo, walczyła polska marynarka, walczyły również siły lądowe, wojska specjalne również. Wszystkie te elementy były. W tych wszystkich elementach żeśmy uczestniczyli i walcząc i w Afryce, i walcząc również w Europie, walcząc również u boku Armii Czerwonej, walcząc również u boku aliantów, więc tak naprawdę mamy pełne prawo i powinniśmy się, że tak powiem, rozpychać się, że tak powiem, łokciami i mówić tak, i przypominać o tym, że zostaliśmy skrzywdzeni, bo dzisiaj jest oczywiście jedna retoryka, która mówi o tym, że no, straciliśmy tak naprawdę, pozbyliśmy się okupanta niemieckiego, ale pojawił się okupant radziecki, okupant sowiecki, jak kto woli. Natomiast no, zapomina się, że ten okupant się pojawił z racji tego, że po prostu zostaliśmy też no, sprzedani. No, odpuszczamy winy tym, którzy nas sprzedali. I natomiast winy przypisujemy tylko tym, którym zostaliśmy sprzedani. To też jest takie bardzo wymowne, tak, że ta polityka historyczna jest w ten sposób pisana na potrzeby chwili. No właśnie, warto byłoby podkreślać o tym mówić oczywiście przy okazji tego oczywiście triumfu i zwycięstwa, o tych gorzkich, jak to się mówi, momentach, o tym braku delegacji polskiej w delegacji właśnie w Londynie, tak, na defiladzie, tak, o tym, co się stało z polskimi potem wybitnymi generałami, którzy w Europie Zachodniej, no, zajmowali się pracą fizyczną. Na zmywaku. Tak, no czy po co ciekawe właśnie, to też jest dobre, że mówi się o tym, że no weszli Sowieci, no i ci polscy tam bohaterowie, którzy zamiast otrzymywać medale, no to oni potem lądowali właśnie w obozach, byli na Syberii, potem wracali, potem pracowali często fizycznie, no a jak pracowali właśnie na Zachodzie polscy generałowie? No również pracowali fizycznie. Tak, oczywiście, no nie przeszli oczywiście tych katowni tam praskich, nie przeszli również obozów na Syberii, to rzeczywiście tego nie przeszli. Ale tego właśnie upokorzenia, chociażby związanego z tym, w jaki sposób zostali potraktowani i co ciekawe jeszcze, no przynajmniej w namiastce polskiej armii pozwolono przemaszerować podczas defilady w Moskwie, czego nie było właśnie w Londynie chociażby, tak, więc nie ma tutaj, podkreślam po raz kolejny, kiedy zawsze mówimy o historii, tutaj rozmawiam z tobą, to często chcę podkreślić, że dla mnie ja nie jestem jakimś ortodoksem w jedną czy w drugą stronę, który postrzega świat czarno-biało, że wszystko, co związane z tą stroną bądź z tą stroną było B, a z tą było po prostu wszystko było super. Nie. Po prostu należy mówić tak, jak było, a sytuacja była tak naprawdę bardzo, bardzo złożona. Również z tym momentem odzyskania przez Polskę niepodległości tych wątków jest więcej. Mhm. No właśnie, historia Polski w czasie II wojny światowej dla nas jest najważniejsza, ale też były inne ciekawe wątki i to też warto się nimi interesować, bo one są albo powodem dla niektórych do dumy, ale dla niektórych są powodem do wstydu. Na przykład no, historia Związku Radzieckiego. W zasadzie do czerwca 1941 roku można było uznawać, że jest to państwo współpracujące z państwami osi. Nawet były plany ataku na Związek Radziecki przez siły połączone brytyjsko-francusko-polskie ze strony Norwegii, ze strony Finlandii i tak dalej. Natomiast wszystko to odmieniło zmiana jak gdyby sojuszy, kiedy Związek Radziecki po ataku III Rzeszy no, przeszedł na stronę aliantów zachodnich. Pamiętajmy o Włochach, które do 1943 roku były wiernym sojusznikiem Berlina, ale wtedy reżim faszystowski Benito Mussolini został obalony, stworzył własną republikę na północy Włoch, natomiast Włochy dokonały kapitulacji przed Amerykanami i częściowo były okupowane przez wojska niemieckie. Podobnie było z Rumunią, gdzie to nie chodzi o jakieś tam opcje polityczne, tylko chodzi o rząd rumuński, o króla rumuńskiego, który nagle stwierdził, że pozostawanie dalej w orbicie Berlina im się nie opłaca i jak gdyby przeszedł na stronę aliantów. No we Francji wiadomo, działo się to poprzez rząd państwa francuskiego, który urzędował w Vichy, który też miał swoją politykę i też toczył walkę na przykład z siłami alianckimi. Czy to na Morzu Śródziemnym flota, czy to w Syrii
wojska lądowe podległe marszałkowi Petenowi, czy w innych miejscach, no zwłaszcza w Afryce, bo tam najwięcej było tych sił zbrojnych, które były podporządkowane rządowi Vichy. To są wszystko bardzo ciekawe, bardzo ważne sprawy, tym bardziej, że one oddziaływują też na politykę już od kilkudziesięciu lat danych państw. Przecież wiadomo, że we Francji są petenowcy i zwolennicy de Gaulle'a. W czasie wojny to byli, że tak powiem, śmiertelni wrogowie. Później po wojnie wiele wyroków śmierci zwolennicy de Gaulle'a wydawali na współpracowników Vichy. Znaczy, to warto powiedzieć jeszcze, że doszło w ogóle do licznych w ogóle samosądów i to nawet nie to, że gauliści byli za tym, tylko po prostu w momencie wyzwolenia na przykład Paryża doszło do licznych samosądów, w ogóle do, jakby można powiedzieć, ci, którzy odbili tak Paryż, jakby stracili w ogóle kontrolę nad tym, co się dzieje w mieście i przy okazji śmierć poniosło w ogóle, no to też taka historia mało znana, że we Francji doszło do takiej dramatycznej sytuacji, że po prostu na skutek tych samosądów w ogóle zginęło w ogóle wielu jakby zasłużonych dla walki z okupantem niemieckim w ogóle ludzi, przypadkowe ofiary w ogóle tego, to, do czego doszło, takiego jakby zdziczenia w ogóle ludzi w tym momencie, którzy postanowili dokonywać jakichś samosądów i na podstawie, nie wiem, jakichś własnych tylko tam widzimisię przypuszczeń na przykład albo oskarżeń, nierozpatrywanych w ogóle przez sądy, no po prostu masowo mordowano po prostu ludzi w Paryżu. Tak, to też temat w ogóle mało znany, taki poboczny wątek, ale też istotny, jakby pokazujący złożoność tej sytuacji, że nawet nie była tylko kwestia tego, że ci potem postanowili się odegrać tutaj na tych petenowcach, ale po prostu dochodziło również do takiej sytuacji jakby skutków tego, ubocznych tego, do czego prowadzi zawsze wojna, czyli jakby demoralizacji szerokich mas społecznych, bez względu na to, po której stronie się w tej wojnie opowiadali, od którego momentu i jak przebiegały te losy, bym powiedział, nastawienie właśnie w społeczeństwie, no to takie to są właśnie sytuacje, takie sytuacje mają miejsce również. No, może nawet na jeszcze większą skalę miało to miejsce na wschodzie. Generał Własow zaczynał jako generał Armii Czerwonej, zasłużony w walce z agresją III Rzeszy na Związek Radziecki, ale po tym, jak dostał się do niewoli, podjął tą współpracę i do końca wojny już służył w ROA, tak? Ruskaja Svobodnaya Armia, gdzie służyło, przewinęło się kilkaset tysięcy ludzi. To były naprawdę olbrzymie ilości jeńców wojennych rosyjskich, radzieckich, którzy szli na współpracę z Niemcami, całe grupy narodowościowe, tak jak, nie wiem, Kozacy, tak jak Tatarzy krymscy, Kałmucy, którzy nagle ze względu na swoją nienawiść do Związku Radzieckiego, do komunizmu, uważali, że współpraca z Niemcami będzie dla nich korzystniejsza. No, zresztą to były najbardziej krwawe konflikty. Jeżeli ktoś szedł na współpracę z jedną ze stron tej II wojny światowej przeciwko części swoich rodaków albo współobywateli przynajmniej. Tak było i w byłej Jugosławii, gdzie no, wszyscy walczyli ze wszystkimi, można powiedzieć. No. Chorwaci z Serbami, Serbowie między sobą, bo była ze wszystkimi walczyła partyzantka komunistyczna marszałka Tito. Ale nawet jest tak samo również Estończycy czy Łotysze, tak? Część z nich walczyła w strukturach Armii Czerwonej, a część walczyła po stronie niemieckiej. Właściwie z tych wszystkich republik, bym powiedział, radzieckich, Azerowie, którzy walczyli i po stronie Armii Czerwonej, i po stronie niemieckiej, Ormianie, którzy również, przecież było wielu wybitnych w ogóle, między nimi Polskę wyzwalało właśnie wielu wybitnych w ogóle generałów pochodzenia ormiańskiego, tak? Po stronie Armii Czerwonej, ale przecież były też oddziały z Ormian składające się po stronie również niemieckiej. Oczywiście mniej liczne, ale tak były, więc to rzeczywiście złożoność sytuacji, gdzie właściwie każda z tych nacji posiadała siły walczące po obu stronach, tak? No właśnie, to są bardzo ciekawe, bardzo ważne sprawy i bardzo źle się stało, że nie było traktatu pokojowego, bo tak naprawdę, tak jak powstał pewien porządek
wersalski, ale porządek oparty na traktacie pokojowym, to my mówimy o porządku jałtańskim, który nie opierał się na żadnym traktacie, tylko na jakichś rozmowach i ustaleniach zakulisowych Wielkiej Trójki. Znaczy, no mówmy po prostu wprost, no mamy zabrane tak naprawdę przez Stalina Polsce, Lwów, Grodno czy Wilno, tak, i po dziś dzień ta sytuacja, właściwie człowiek uznawany powszechnie za czołowego, wiodącego zbrodniarza, totalistę, tak, przedstawiciela tutaj głównego sprawcy, jeśli chodzi o totalitaryzm komunistyczny, tak, i te jego decyzje właściwie mają moc sprawczą, po dziś dzień są realizowane i wszyscy przyklaskują, uważają, że jest w porządku, jak gdyby nic się nie stało, że no właśnie no wypadałoby chociażby po roku 89, nawet wiadomo, że pewnych decyzji się już nie zmieni, tak, albo byłoby to trudne, albo mogłoby to doprowadzić tylko do kolejnych scysji, konfliktów zbrojnych i tak dalej, ale wypadało rzeczywiście, masz rację, doprowadzić do sytuacji takiej przynajmniej tego osądu, tak jak osądzało się tych starych, już tam wiekowych, zgrzybiałych z SS-manów, wiadomo było, że to już dla nich jest żadna kara i nikt już nawet nie oczekiwał, że mają ponieść karę śmierci, nawet gdyby ta kara w danym państwie jeszcze była możliwa do realizacji, ale ten wymiar moralny powinien, że tak powiem, być i tutaj również w tym wymiarze, masz rację, taka konferencja powinna się odbyć, która by po prostu powiedziała, że to było po prostu złamanie prawa, to, że Polsce zostało odebrane Wilno czy Lwów, to po prostu było niezgodne z prawem, tak? No, to jest sytuacja jaka jest, my możemy teraz gdybać oczywiście, w jakim wymiarze po roku 89, czy było to w ogóle realne, czy nie, to odrębny temat, no chociażby, żeby kwestia, nie wiem, żeby w Lwów, co było najbardziej realne być może i Grodno, bo z Wilnem byłoby pewnie trudniej, żeby wrócił do Polski, ale takich rozmów w ogóle nie było, nikt nie potępił tak naprawdę tego, co się stało, że dokonano po prostu, tak jak we wrześniu 1939 roku dokonano podziału sobie Polski, tak, te dwa totalitaryzmy, tak potem po prostu dokonano również podziału z tym, że strony się po prostu zmieniły i tylko z dwóch układów totalitarnych jakby pozostał powiedzmy jeden, a drugi po prostu no, stwierdził, że tak, że trzeba pójść na ustępstwa i zgodzić się na pewne rzeczy i jakby nie widzieć po dziś dzień swojego sprawstwa i swojej po prostu winy w tym, do czego po prostu doszło, że wepchnął i przyłożył do tego rękę. I mało tego, no początku również, prawda, wspierał tak naprawdę, bo możemy mówić sobie to czy tamto, ale służby, zwłaszcza chociażby brytyjskie, no rzeczywiście były bardzo spolegliwe co do tego, co robiło KGB na terytorium Wysp Brytyjskich względem po prostu Polaków. Są takie głosy, chociażby doktora również Brzeskiego, który na przykład twierdzi, sugeruje, że sprzedały służby brytyjskie również wgląd na struktury Armii Krajowej w Polsce. To, że tak łatwo i szybko udało się na przełomie 1944-1945 roku wyłapać wielu czołowych akowców i rozprowadzić, zwłaszcza w okręgu tutaj warszawskim i około warszawskim, tym okręgu obroży, tak, struktury, rozpracować struktury Armii Krajowej, no to było to pokłosie tego, że Brytyjczycy po prostu, nie wiadomo jeszcze, to jest oczywiście nieujawnione, za co przehandlowali, ale tą swoją wiedzą na temat polskiego państwa podziemnego podzielili się z Sowietami, dlatego Sowietom tak łatwo i sprawnie udało się rozpracować to, na czym Niemcy pracowali kilka lat. No, Sowietom udało się bardzo szybko zrealizować, zniszczyć tak naprawdę struktury i doprowadzić ze sprawnymi, że tak powiem, swoimi posunięciami do zniszczenia tak w ten czy inny sposób tych struktur, tak? Różne oczywiście metody ku temu były stosowane, ale taka jest po prostu prawda, że coś jest na rzeczy w tym temacie, że rzeczywiście to mówi doktor Brzeski, że tak też rzeczywiście mogło być, że zostaliśmy również w tym wymiarze przehandlowani. W świetle tego, co mówisz i co żeśmy wcześniej powiedzieli, na zakończenie zasadnicze pytanie: czy Polska wygrała, czy przegrała II wojnę światową? Ja myślę, że mimo wszystko powinniśmy się postrzegać, być w gronie oczywiście zwycięzców. Co prawda, straciliśmy tego terytorium więcej niż zyskaliśmy. Ale inni zwycięzcy nas do tego grona tak chętnie nie przywołują. No tak, oczywiście inni nas nie przywołują. Przykładem jest chociażby tutaj operacja polskich spadochroniarzy pod Arnhem i to, że Brytyjczycy próbowali przez całe dekady zrzucać odpowiedzialność, mało tego, wywierać presję również na rząd holenderski. To też jest właśnie ciekawy wątek, że nie dość, że byli poniżani tą pracą fizyczną, to jeszcze sprawstwo również
również swoich własnych błędów, tak jak w wypadku operacji pod Arnhem, próbując rzucić na Polaków, i te działania były podejmowane. Natomiast ja uważam osobiście, mimo że mieliśmy tam 380 tysięcy km2 po wojnie 312, ale możemy też powiedzieć sobie szczerze, że sytuacja mogła być jeszcze gorsza, bo tak naprawdę uważam, że Stalin mógł się posunąć jeszcze dalej, to polskie państwo mogło być jeszcze mniejsze i nabytki terytorialne, te, które żeśmy na zachodzie otrzymali, niekoniecznie mogły być takie, bo mógł uznać, że przecież NRD będzie kontrolował i Polska mogła, że tak powiem, z tej ziemi odzyskane uzyskać o wiele mniej, albo na przykład obwód kaliningradzki i Mazury mogły być całe zajęte przez Armię Czerwoną. Poza tym plusem było też to, że zyskaliśmy kraj, bym powiedział, o takiej, bym powiedział, spójnej i granicy, i przede wszystkim kraj spójny również narodowościowo, co było szczególnie istotne. Rozmawialiśmy to sobie o tym ostatnim programie, chociażby o problemie, który miał również wpływ nawet na nasze konstytucje, wpływ mniejszości narodowych w okresie międzywojennym i negatywnego wpływu na funkcjonowanie państwa polskiego, nawet na kwestie dotyczące ustroju tego przyszłości Polski, w którą to stronę ta polska polityka zmierzała, jak ona wyglądała, no to te mniejszości odgrywały istotną rolę, więc zyskaliśmy pewne rzeczy, żeśmy stracili, pewne rzeczy, żeśmy zyskali, ale uważam mimo wszystko, że byliśmy krajem, który w całokształt patrząc na naszą postawę na tle innych państw, innych narodów, moglibyśmy być z siebie dumni i po dziś dzień możemy być z siebie dumni i powinniśmy o tym śmiało mówić, i taka też powinna być rola dzisiaj, uważam, polskich placówek dyplomatycznych na całym świecie, żeby tego 8 maja akcentować i mówić o tej polskiej roli. Powinny być wystawy, uważam, przed polskimi ambasadami, pokazującą właśnie w języku polskim, jak i również w językach właśnie poszczególnych państw narodowych, w których są nasze placówki dyplomatyczne na całym świecie, o roli i znaczeniu właśnie państwa polskiego. Nawet płatne ogłoszenia właśnie na tego typu cele powinny pójść pieniądze polskich podatników, na płatne ogłoszenia w czołowych tytułach prasowych w całym świecie o roli i znaczeniu państwa polskiego, właśnie konferencje prasowe, konferencje naukowe prowadzone tutaj, jakby których animatorami byłyby polskie placówki dyplomatyczne. Powinniśmy o tym mówić, powinniśmy światu przypominać o tym naszym wkładzie i powinniśmy czuć się właśnie być w tym gronie zwycięzców, mimo tego, co się stało, że potem oczywiście przyszła, bo oczywiście ja też nie należę do osób, które będą mówić, że tu oczywiście nie było dominacji sowieckiej, bo ona była, dominacji radzieckiej. Natomiast też warto oczywiście pamiętać, że ta dominacja była najsilniejsza w tym okresie początkowym po 45 roku, w czasach stalinowskich, a potem systematycznie w kolejnych dekadach warto o tym pamiętać, że te wpływy radzieckie, wpływy sowieckie były coraz mniejsze w każdej kolejnej dekadzie. Przecież potem tak naprawdę Jaruzelski doprowadził do dyktatury, tak? Przejął po prostu władzę tak naprawdę i stał się dyktatorem, i te wpływy były rzeczywiście coraz mniejsze. I co ciekawe właśnie, mamy rok 89, kiedy niejako ta Polska odzyskuje tą niezależność, i co ciekawe, jaki następuje potem proces, bo o tym też dzisiaj się nie mówi, że z każdym kolejnym odbywał się proces odwrotny od tego, który miał miejsce w roku 45, bo tam żeśmy mieli na początku tą taką, bym powiedział, ten but sowiecki nad sobą największy, a potem ten but, jak to się mówi, był systematycznie w kolejnych dekadach mniejszy, a tutaj po roku 89 mamy proces odwrotny. Odzyskujemy niepodległość i co z nią robimy? Systematycznie w każdej kolejnej teraz dekadzie mamy, prawda, już tą dekadę już trzecią, a właściwie i mamy kolejny proces jakby zawłaszczania tej suwerenności, niepodległości Polski przez czynniki międzynarodowe, i jakby sami się tego wyzbywamy. Tu i teraz na kogo mamy tę winę zwalić? Bo wcześniej mogliśmy zwalić na dominację sowiecką, na butę Stalina i tak dalej, na jego możliwości, na jego potencjał, że go się Zachód bał. Ale przecież po roku 89 sami się pozbywamy, tak? W kolejnych wyborach tak naprawdę, wybierając takich, a nie innych przedstawicieli, pozbywamy się suwerenności, niepodległości, więc jakoś tak łatwo nam przychodzi zapominanie o tym, chętnie zawsze zwalamy odpowiedzialność, winę na inne narody, na inne nacje, na organizacje międzynarodowe, na globalizm, na masonerię, ale zapominamy również, że my też ten kamyczek, i to dość istotny, najistotniejszy właśnie w tym wszystkim, mamy po roku 89, że była rzeczywiście utrata, była dominacja, były te pierwsze, zwłaszcza lata, bardzo krwawe, czasy stalinowskie, i tych oczywiście sprawców należy rozliczać, o tym należy mówić.
o tych wszystkich aspektach również i tego, że te zachowania również Armii Czerwonej na terytorium Polski były takie, a nie inne, bo były oddziały, które zachowywały się poprawnie i były sytuacje, w których za gwałt na Polkach, za kradzieże i rozboje i kara tak dalej, śmierci. Była kara śmierci przez czerwoniców, a było oczywiście przyzwolenie. Natomiast jak się czyta wspomnienia żołnierzy Armii Czerwonej, to oni rzeczywiście się wprost przyznają, tych szeregowych takich powiedzmy żołnierzy, że pozwalano i mówiono im o tym wprost, że mają prawo się odegrać, co się oczywiście nam dzisiaj nie mieści w głowie, ale za te zbrodnie dokonane przez Niemców na Sowietach mają prawo gwałcić, mają prawo rabować na terytorium państwa, na terytorium niemieckim, tak, na terytorium, na którym zamieszkują Niemcy. Natomiast oczywiście no, ofiarami tego była również ludność polska, no nie ma co ukrywać, bo były tereny sporne, były tereny, na których mieszkali Polacy i Niemcy. Jeśli taki, powiedzmy, większość tych ludzi, powiedzmy, tych żołnierzy Armii Czerwonej z tych republik, bym powiedział, zachodnich Związku Radzieckiego zginęła w roku 1941-1942, no to oni się potem posiłkowali tymi dywizjami z głębi Syberii, tymi właśnie często Azjatami. Jakie ci ludzie mogli mieć w ogóle wyobrażenie, że tu była Polska, a tutaj to nie jest Polska, tutaj to są Niemcy, a ci ludzie to już nie są Niemcy? No po prostu dokonywali tego wszystkiego, to co im po prostu przyzwalano, a dodatkowo wiadomo, że wojna dodatkowo demoralizuje, więc oczywiście gwałt i rozboje również były, ale to nie było tak, że to zawsze było zielone światło, ku temu dawali dowodzący tymi oddziałami oficerowie Armii Czerwonej, bo tak też nie było. Ta historia nie była tak jednostronna, jak się dzisiaj próbuje mówić. Natomiast oczywiście i też tak samo, bo to też jest prawda kwestia, o której jeszcze warto, żebyśmy powiedzieli, kwestia teraz tego jakby upamiętniania również, tak, co roku kwestia upamiętniania tych czerwonoarmistów. Ja oczywiście jestem przeciwko temu, żeby pojawiały się motywy związane w jakikolwiek z symboliką propagującą komunizm i ustrój komunistyczny, czyli z czerwoną gwiazdą, z jakimś przepychem, ale co do szeregowych żołnierzy, no to my również powinniśmy o tym mówić, że w ramach tego ustroju sowieckiego ci ludzie nie mieli większego wyboru. To znaczy 18-latek jakiś tam właśnie Azjata, gdzieś tam z pogranicza mongolsko-radzieckiego, jaki on miał możliwość uchylenia się od służby w Armii Czerwonej i pójścia na Berlin? No nie miał. Tak samo jak potem ci sami ludzie byli pakowani w pociąg i szli w kierunku na walczyć w Mandżurii w wojnie z Japończykami. Nie mieli żadnego tak naprawdę wpływu i tym ludziom... ofiarą również w pewien sposób tego systemu, bo przecież ten system totalitarny sowiecki najpierw kolaborował, właśnie współpracował, można powiedzieć, z Niemcami, bo przecież dostarczono im do roku 1941, a do nawet kiedy już Stalin doskonale wiedział, przecież o tym wiemy, są na to dowody, że w momencie, w którym wiedział już, że będzie agresja na Związek Radziecki, dalej kazał pompować ropę, dalej szła ropa, dalej szły rudy żelaza, wszystkie te elementy potrzebne dla armii niemieckiej do 22 czerwca 1945 roku Związek Radziecki skrzętnie wywiązywał się ze wszelkich właśnie podpisanych umów w tym zakresie, wspierał właśnie w III Rzeszę w tych podbojach i to nie ma co tutaj na tym deliberować, bo tak rzeczywiście było i o tym trzeba mówić, więc mówię, dla mnie ta historia i ta data nie jest datą jednoznaczną, nie jest datą ani czarną, ani białą z punktu widzenia Polski, tylko jest, ta data mieni się różnymi odcieniami szarości, datami, momentami to jest bardziej jasne, bardziej białe, a momentami bardziej czarne i trudne. O tej wieloaspektowości należy mówić, o tej złożoności, o tym również tragizmie, bo ten tragizm również stał się naszym udziałem, ale przecież nie ma co ukrywać, przecież te zdjęcia nie były sfingowane na potrzeby chwili, że kiedy wkraczały oddziały Armii Czerwonej, no to Polacy witali te oddziały kwiatami, kobiety ściskały tych żołnierzy radzieckich, tak rzeczywiście było, to nie było sfingowane, tak? Oczywiście część ludzi miała świadomość, bo już gdzieś tam wiedziała, że oni wkraczają i jak się zachowują, jak się zachowywać mogą, ale ten moment chwili, ten moment dla tych ludzi, bo my się właśnie często patrzymy przez pryzmat na historię, przez pryzmat czasów nam współczesnych. Nie patrzymy na to, nie staramy się patrzeć na pryzmat tych ludzi, tego ich sytuacji. No, jeśli ktoś żył przez 5-3 lat w lęku, na przykład, nawet na tej polskiej wiosce, że przyjadą mu tutaj Niemcy, zrównają wioskę z ziemią, zabiją wszystkich, zabiorą ostatnią krowę z gospodarstwa, gdzie jest 5 czy 6 dzieci na utrzymaniu i nagle wjeżdża czołg, który jest synonimem tego, że to się po prostu kończy, że ta rodzina, która przeżyła ten trudny czas, często już mocno, że tak powiem, zdziesiątkowana, ale ta część, która przeżyła, no nie doświadczy tego wszystkiego więcej ze strony Niemców, no to naturalnym odruchem było, że ludzie się cieszyli, no trudno, żeby się nie cieszyli. A dzisiaj mam wrażenie, takie gesty
są jakby synonimami tego, że ci ludzie, nie wiem, kolaborowali z Armią Czerwoną, ze Związkiem Radzieckim, że to byli komuniści. No nic bardziej mylnego, no to ze wspomnień nawet AK-owców, no oni sami też nie dawali się ponieść tej fali. Nawet ci, którzy byli świadomi tego, że skutki tej obecności Sowietów na terytorium Polski nie będą wcale zbyt słodkie i że się szybko okaże, że będzie źle. No to nawet oni dawali się ponieść tej euforii właśnie zwycięstwa nad Niemcami. No właśnie, zwycięstwa czy zakończenia wojny? To dzień zwycięstwa, święto zwycięstwa, czy dzień zakończenia II wojny światowej? Bo twierdzenie, że zwycięstwa, no budzi te kontrowersje. No tak. Że nie dla wszystkich to było zwycięstwo. No nie dla wszystkich to było zwycięstwo, ale w tej czy innej postaci nigdy do końca dla wszystkich, przypuszczam, nie byłoby to zwycięstwo. Nawet gdyby ta sytuacja była, powiedzmy, lepsza, to i tak nie wszystko byłoby do końca tak, jakbyśmy z pewnością chcieli. Dla mnie mimo wszystko jednak było to zwycięstwo, mimo tego, co stało się po prostu wkrótce i w jaki sposób postępowali na terytorium państwa polskiego Sowieci, zwłaszcza struktury te NKWD, które wspierały właśnie tutaj również komunistów polskich i ich rolę w tych pierwszych latach, bo wiadomo, że bez tego wsparcia ci komuniści, nie ma co ugrywać, że ci komuniści polscy nie byli na tyle silni, żeby się po prostu władze utrzymali, bo po prostu zostaliby po prostu zmieceni, taka jest prawda, mimo tego, że oczywiście znaczna również część Polaków już nie miała ochoty dalej brać udziału w wojnie jakiejś domowej polsko-polskiej, tak, ustrojowej wojnie, tego, czy ustrój będzie taki, czy nie, ludzie byli po prostu zmęczeni, ale nie ma co ukrywać, że bez wsparcia sowieckiego dominacja Polski z pewnością nie byłaby możliwa przez lokalne nasze, bym powiedział, struktury komunistyczne. To może tyle rozważań wokół 8 albo jak inni chcą 9 maja tej rocznicy zakończenia II wojny światowej. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Arkadiusz Miksa. Dziękuję bardzo, Arku. Dziękuję Państwu za uwagę. A Państwa zachęcam do oglądania naszych programów. One są zarówno na YouTubie, na Ramblu, na Bitshu, na CDA. Zachęcam też do zaglądania naszej księgarni. Księgarnia wysyłkowa pod adresem cep-sklep.pl. A tam książki naszego wydawnictwa i wydawnictw z nami zaprzyjaźnionych. Z nowości z zaprzyjaźnionych wydawnictw polecam książkę Roman Dmowski i Trzy pokolenia narodowców autorstwa Jana Engelgarda. Jest to książka wydana w serii Biblioteczka Myśli Polskiej, a także poprzednie książki w tej serii Aleksandr Dugin, Manifest Wielkiego Przebudzenia i Pisma Czasu Wojny oraz Ukraina w ogniu, komu potrzebna jest ta wojna. Polecam też nowość Henryka Pająka Na wschodzie bez zmian, książka, która wyszła teraz mniej więcej 2-3 tygodnie temu, nawiązuje do tytułu słynnej antywojennej książki Na zachodzie bez zmian z czasów I wojny światowej. Także książka antywojenna Apokalipsa bliżej niż sądzicie, Henryk Pająk. Myślę, że książka godna polecenia. Oraz książki w serii Chazarska, Dzicz Panem Świata. Tutaj stoi książka Zagłada Rosji. Są też kolejne tomy Zagłada Polski i tak dalej. Z książek pana ambasadora Krzysztofa Balińskiego tutaj stojąca książka Ministerstwo Spraw Obcych, czyli Polskie Sprawy w Obce Ręce. Bardzo ważna pozycja. A także druga książka tego samego autora Polska czy Polin, sekrety relacji polsko, przepraszam, żydowskich. W tej tematyce również książka Rewolta Marcowa, to jest książka Ryszarda Gontarza pod pseudonimem Jerzy Brochocki, Narodziny, życie i śmierć PRL-u. Z książek wydanych przez Centrum Edukacyjne Polska polecam oczywiście serię Gorące Tematy, tam są 4 tytuły, między innymi ten trzymany przeze mnie w ręku Źródła finansowe komunizmu, nazizmu w cieniu Wall Street, a także książki w serii Jedynie prawda jest ciekawa. I tutaj pokażę książkę Piłsudski i sanacja. Są 2 tomy o Piłsudskim i sanacji. Książka Druga wojna światowa. Tu są z kolei 3 tomy o kulisach II wojny światowej. To są te tomy z mapą Gomberga na okładce. A także Bolesław Piasecki, od wodza falangi do przewodniczącego Paksu.
książka wydana w ubiegłym roku. W tym roku jest przygotowywana kolejna książka w tej serii dotycząca Jędrzeja Giertycha. Dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą oraz bardzo proszę o wsparcie finansowe, które jest nam coraz bardziej potrzebne, ponieważ koszty naszej działalności zarówno edukacyjnej, jak i medialnej, jak i wydawniczej, jak i organizowania różnego rodzaju spotkań, wykładów i wydarzeń, no cały czas idą w górę. Bez Państwa pomocy nie bylibyśmy w stanie kontynuować i rozwijać naszej działalności. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Cześć wielkiej Polsce. Cześć wielkiej Polsce.